Okej. Okay. To jest gierka typu League of Legends. Jest to MOBA. Zobaczymy, co to wypuścili na świat. Nie gra przegrana, niestety. No szkoda, ten trash. Nie bardzo. Ale to niedalka była dobra. To trzeba przyznać, że niedalka była dobra po prostu. Nie wiem, czy miałem takie duże znaczenie ten trash. Po prostu ten. No, czy ta niedalka była taka dobra po prostu. Okej, to sobie posprawdzałem, czy tu są jakieś ciekawe niby masterki, czy to runy, czy jakkolwiek to nazwać. Tylko to musi być jakoś z levelami działać. Sprawdzę sobie na początku samouczka. Grind trading. Sala treningowa polega na tym, że sprawdzasz sobie umiejętności każdej postaci. To jest jakaś mapa. Mapa typu. Niestandardowej raczej. To też jakieś 3 na 3 inne. To jest niby ta mapa, na której każdy gra. Zobaczmy, jak to działa. No, tylko muszę ustawić borderless zaraz. No, mam tutaj brąz. Okej, to jest Champion Select. Bjorn, Deadbug, Grayon. Co to jest? Grendel? Jornder? Co to za nazwy? Kończura, Moli, Pitoxerut, Tror, Saga, Ragnar. Ej, ten Ragnar wygląda jak z Wikingów. Czekaj, Bjorn? Średnio przypomina tego z Wikingów. Ale chyba trochę wzorowane są na tych, na Wikingach, nie? Albo mi się wydaje. Zagrałem na początku Ragnara, zobaczymy co robi. Modyfikuj, co mogę zmodyfikować. Aha, itemki sobie mogę nie mieć. Fajnie. Okej. Okay. Jak się niby zablokuj, gdy będziesz gotowy. W zasadzie mogę blokować. A, zablokuj, okej. Okay. Sobie zaraz ustawienia tej gry znaleźć, czy było normalnie można. Capture victory points, lower your opponent's force field, gain invisibility. Okej, to są jakieś punkty kontrolne. Okej. Jeśli force field ma mniej niż 0%, to baza, można wejść do bazy, czyli tutaj. Jakieś niby inhibitory, okej. Okay. I oczywiście mamy core, czyli typiczne. Czekajcie, muszę muzykę włączyć tym, bo sobie wyciszyłem ją wcześniej, bo mnie irytowała. Are preparing their equipment. It would be foolish to go in empty-handed. The match will begin in a few seconds. Kredyty to rozumiem, że są pieniądze, tak? Broń dystansową. A kurde, różne kategorie. Rewolwer zwiadowcy, karabin, strzelba, paląca śmierć wygląda dobrze. Karabin snajperski, nie będziemy kampić. Wyrzutnia, jeszcze palącą śmierć. Broń do walki wręcz mogę mieć kosę, a nie mogę jej kupić, albo nie mam tyle golda. Okej. Okay. No i zobaczmy, o co tu chodzi. Czym się porusza? Helemem się strzela. Chodzę wsadem. To bardzo ciekawe. Grafika od razu łudząco podobna do tego, do Shards of War. Tylko taka bardziej kreskówkowa, tam była bardziej mroczna. Jak strzelam, to mam jestem spowolniony. Okej, okay, to są te całe punkty. To była punkt zwycięstwa. Czekajcie, o co chodzi z procentami tutaj? To są, rozumiem, te. Aha, to działa jak Dominium, tak? Nie, czekajcie, my też tracimy. Nice move! O kurwa,
Nie rozkminiamy jeszcze tego. Tu jest jedno, tu jest drugie, tu jest trzecie, tu jest czwarte, piąte? What the fuck? Dobra, chwila, czy tu są w ogóle umiejętności na QWER? F, przełączenie broni. Ja sobie na początku ten najmniejszy trening odpalić. Okej, użyjemy jakiejś bądźności. To fakt, nie mogę strzelać. Okej, to jest moja baza, tak? To fuck. Użycie umiejętności PMQER. Ok, gdzie mogę zobaczyć? Aha, tu są moje umiejętności. Dobra. Ta igła. Ściana lodu, lawina. Mogę ewentualnie jeszcze. Aha. Spowolnienie. Ok, weźmy sobie to. Nie mogę się przyzwyczaić do sadu. I sobie zobaczymy to. Czemu jest QEE? Aha, bo na W chociaż wchodzimy, dobra. Nie wiem co zebrałem, nie za bardzo rozumiem o co chodzi w tej grze jeszcze. A teraz są przeciwników. Okej. Mogę zmienić na sterowanie lodowe, a? No, okej. To ja by światło wyłączył, wie? Chuj to chodzi. Czekajcie, muszę zmienić ustawienia. Tak, żeby... No, nie do końca o to mi chodziło. Chwila, tu jest rozdział czerwony, a tu jest pełny ekran. Czekajcie, jak wy to widzicie na streamie? No nie bardzo to widzicie. Okej, musi być tak. Trochę brakuje im tego. Pełny ekran, że w oknie. Dobra, może być. Także on sobie mógł na czat przewijać. Strasznie jest ten. Dużo elementów tutaj. Aż za dużo jak na mobę, jak na mój głos, ale okej. Jak na razie przegrywamy, rozumiem, tak? Te procenty to są te punkty, które trzeba przejmować. Zaraz to E, o co chodzi? Jak on to zrobił? Okej, to jest ten pancerz. To fakt, czekajcie. Powoli. Jest jeden punkt. Są, aha, są tutaj jeszcze te boczne. Jeszcze w dupę. To jest gra na, znaczy to jest mapa podstawowa, tak? Ale wydziwiony. Chyba, że to jest niestandardowa, może się pomyliłem. Z niego się zbiera jakieś rzeczy. Mam ulti, lawina. Gigantyczne zwały. Aha, to jest to, co zrobił tamten typ, dobra. Nie, ta gra jest klientowa. Dziwną broń. Czemu nie stajemy w miejscu tutaj? Jakieś roboty z tego wychodzą. Już to miał być trening, kurde. Po prostu wrzucili do wody. Dobra, lecimy z ulti. To dużo nie trudno. Nie rozkręcam tej gry za cholerę. Koszt oczekiwania. Boty go jadą. Gościu, ja nie wiem co tu się dzieje. Gdzie jest sklep? Shop tu. Dobra. Ulepszmy swój ten. Ulepszyliśmy go na taki. Dobra, tu jest to. Okej, tutaj muszę zmienić. Dobra. Zobaczmy jak są bronie te.
Są miecze i są ostrza. Chcę ostrza. Co to jest to 100? Aha, tu jest moja amunicja. A co to jest to 100 czerwone? Powinien być tu taki samouczek na początku. Chociaż nie wiem, czy ja takiego samouczka nie pominąłem. Dobra, first bladzik będzie w końcu dla mnie. Czy first bladzik? Mój pierwszy kill w tej grze. Yeah! Jednak potrafię. Już się bałem, że to jest za trudne. Czego by się tak obojętnie szybko kończył? Amunicja by się kończy w 5 sekund. Jest 20 amunicji, a to jest na zasadzie tych tutaj. Czyli to jest niby mana, a to jest amunicja. Okej. Co mi daje ulepszanie tej umiejętności, bo nie ma nic pokazanego. Tak jak sobie dacie na plusik w lolu, to widzicie co polepszacie, nie? Czy cooldown się zmniejsza, czy mana koszt, czy cokolwiek. Tutaj nic nie ma pokazanego, co dostajecie za zlevelowanie tego. Są boty? Raz podzielamy stąd. Jeszcze dotę mi w playu. Za cholera nie czaję tej gry. Jest strasznie skomplikowana, tylko muszę zobaczyć później, czy to jest. Czy to jest domyślna gra. Czyli to jest ta gra, na której wiecie, że tak powiem, każdy gra, czyli coś jak Summoner's Rift. I co, już? Już takie przyjemne ten... O, fuck, to złego wszedłem. Dobra, lepiej tędy pójdę. Jeśli to jest podstawowa mapa, to... Kurde, jest strasznie... Jak ma spana? Aha, tutaj są też pory, zajebiście. Kończy mi się ammo po zabiciu jednego tego, co jest dziwaczne. Zgaduję, że tam z poziomami, czy tam z tym goldem się lepsze te bronie mam. No i patrzcie, jest sobie plusik, ale za cholerę nie wiesz, po co masz dodawać w tego skilla, bo nie wiesz, co za to dostaniesz. To jest słabo zrobione. Daję w lawinę. Zgaduję, że tam jakieś pewnie przeliczniki. O, patrz, możesz sobie postawić takiego coś z stylu hotsowego Healing Warda. Kurde, z cooldownem 3-minutowym. No, sporo. Ty, gdzie są nasze procenty? Nie wiem, czy przegraliśmy już, co? No, jeśli to jest Summoner's Rift, to kurde, gra jest cholernie pokłotwana. Jeśli to jest samouczek, no bo odpaliłem sobie trening, prawda? Jeśli to jest trening, to... temny. Spróbuję sobie zagrać pod kosy. Czy to się jakoś zbiera, czy cokolwiek? Nie, no chyba nie. Przejęliśmy wszystkie trzy te. Aha, rozumiem. Oni nam otworzyli teraz te całe inwentory. Teraz mogą na Nexus bić. A właśnie nam biją Nexus. Tędy. 3000 Nexus. Dawaj do ulti, ty. I wyczyściliśmy gości, dobra. Okej, czyli na początku trzeba przejąć te wszystkie punkciki, sobie przejmować, po to, żeby ściągnąć pole i później czyścisz Nexus. Okej, na tej zasadzie działa ta gra, dobra. Tylko gdyby mogli to w jakimś samouczku wyjaśnić, a nie tak, że... Nie wiem, właśnie domyślić cokolwiek. No nie możemy tu wejść. Nie ma opcji. Na jakiej zasadzie się drzwi zamykają, do tego też nie wiadomo zbytnio.
Albo ja jeszcze tego dziecku nie wiem. Czy mówi babka niby, że duch zaszkodzi, ale... Wow. Wezmę sobie plusy. Czemu mam wrażenie, że oni mnie bardzo dużo biją, a ja biję takie korzeniami? Spowolniliśmy go. Okej, nasz Nexus się... Nasz Nexus strzela, to cudownie. To ammo się zdecydowanie za szybko kończy. Dobra, po gierce. Ale już rozumiem, o co chodzi. Już rozumiem. Na początku przejmujesz te, a później lecisz na Nexus. No ale to jest... A czy no to jest jak Dominion, po prostu tak zrobione. Tylko, że tam tylko i wyłącznie przejmujesz punkty, co nie musisz przejmować. Znaczy... Tam na Dominion nie musisz przejmować... Nexusa, prawda? Ale czy... No tak, no, Arena Arkshan. To jest to, co odpaliłem, prawda? Wtedy na treningu. Czyli to musi być... Gra, która jest ten... Czekaj, zobaczmy sobie salę treningową. Tank support, okej. To jest loading screen, tak? LCS co 21 dzisiaj zaczynałem. O, tutaj sobie można przynajmniej coś zobaczyć, jak to działa. Tylko, że chciałbym, żeby tam to było takie coś. Czekajcie. Obrażenia tymczasowe, szybkość ataku bazowego, zasięg oraz amunicja. A tu się amunicja zwiększa, niby do 18 z 10. Każda broń może być na dwa, ma dwie opcje. To jeszcze by na tym posiedzieć liczby, poczytać po prostu. Okej, czym się różni na przykład to od tego? Obrażenia 133, 107, okej, czyli to jest silniejsze. Tymczasowe 40, 40 to samo, szybkość ataku taka sama, zasięg taki sam, kąt taki sam, amunicja taka sama. Okej, teraz dlaczego miałbym kupić to zamiast tego? Aha, bo to jest tańsze, tak? Nie, to jest droższe. Ja czegoś tu nie rozumiem. Aha, to są inne właściwości. Aha. Inne właściwości mają. Dobra, rozumiem. Te ma jakieś magnetyczne strzały i nie wiadomo co. Okej, rozumiem. Wygaduję, że każda z broni musi być jakoś dopasowana do arsenału naszego bohatera. Ale jest pogmat fana ta gra, jak cholera. W mapach zawsze jest dobre to, że one są strasznie proste. Każdy rozumie, co się dzieje. A tu wchodzisz do tej gry, kurwa, nie wiadomo, co się dzieje. To jest z kolei wyrzutnia rakietowa, czy tam granatów, coś takiego. A jest tutaj też połączenie niby FPS-u, nie wiem. Czy nie FPS-u, ale ogólnie strzelanki. Rewolwery. Karabiny, szczelby. To są te miotacze ognia. To jest to, co grałem przed chwilą, tak? A nie bardzo mi się podobał ten miotacz ognia. Ciekawe, jak się ze snajperką działa. Grało. No tak naprawdę, jakby tak sobie 5 na 5 zagrać, i każdy się dogaduje, co bierze. To mogłoby jakieś tam team compy się robić pod to. Czym się różnią kosy? Każde trafienie z broni zajmuje 15% tymczasowego rażenia przeciwnika z zwykłego rażenia. Okej, okay, cokolwiek to znaczy. Każde trafienie wydłuża opóźnienie załadowania, przeładowania u przeciwnika 1 sekundę. Okej. Okay. Każde udane trafienie z tej broni zwiększa szybkość ataku użytkownika 15%.
wzmacnia pancerz i pole energetyczne. Czyli to jest bardziej pod tanków. Kiedy użytkownik traci punkty zdrowia, zadaje ono obrażenia energetyczne, wartości. No, spoko. Widzę jeden plus tej gry, jest po polsku. Szybkość ruchu, ok, z tym szybciej biegamy. Broń zamienia 4% obrażeń na PW. Co to jest PW? Punkty. Nie mam żadnego pojęcia. Wpisali do Twitcha, że nie widać, jak kostujesz czyjś kanał. To znaczy? Że chodzi o komórki, czy co? No na komórkach nie widać, owszem. Broń zamienia 20% zadanych obrażeń na PZ. Ok, czyli to są po prostu. To jest lifesteal. Zresztą się nazywa wysycz krwi. Czyli więcej trafieni z tej broni tracą 1% punktów życia na sekundę przez okres 4 sekund. Okej, okay, czyli robi dotę po prostu. Te wydają się lepsze. Nie, to są PW. Procent obrażeń na pewno, czyli to musi być coś dla nas. Punkty w... Nie mam żadnego pojęcia. Pokażę 4 udanych trafień, jak aktywne czasy oczekiwania użytkownika zostają skrócone na 10%. Ok, czyli cooldowny zmniejsza. Te kosy są chyba najfajniejsze. Ciekawe, czy można zrobić tego bohatera stricte pod tego, pod kosy. Mogą być zabawne. Przykładowo, jeśli ktoś przychodzi z giverem, a ty jesteś z kosą, to trochę średnio musi działać. To jest spowalniający. A co też jest to? APW. Czy to zagra? Ta gra to Games of Glory. Chciałem sobie zagrać zaraz punkty woli. Okej. Okay. Punkty wytrzymałości, punkty woli, teraz nie wiadomo. Zaraz sobie spróbuję zagrać jakąś grę normalną i zobaczymy, jak to wygląda z ludźmi. Chcę przemyśleć. Aha, tylko że muszę sobie dostosować broń do czempiona. To też nie ma, jak gdyby sugerowanych przedmiotów nie widziałem, żeby coś takiego zrobili. Czekajcie, to trochę źle to jest zrobione. Trochę wyżej by się to przydało. Okej, tak działa pistolet, rozumiem. Czekaj, zobaczmy. Najpierw pistolet. Pokaż mi taki pistolet. Tak szybko strzela, ale pojedyncze strzały. Okej. Okay. Jak jest skrót do sklepu? P. Teraz ten drugi. Wolniej strzelę. Okej. Okay. Karabin. Tak. Okej, okay, to ja strzelę oczywiście jak to karabin szybko. O, ten taka misalowa mi ściana. Okej, okay, ciekawe. To są shotguny, więc raczej na bliską odległość. Okej, okay, nawet mam odległość pokazaną, spoko. A ten drugi, czym się różni? Oż, to były jakieś rządy wysyłamy. Okej, okay. Ciekawe. To jest to, co graliśmy. Są te śmieszne ognie, które dziwnie działają. Czym się różni ten? Jest bardziej wąski, nie? Dalej, snajpery, snajpery, jestem ciekawy. Okej, okay, masz mierzenie. Czekaj, czy aż tyle trzeba czekać? Nie, patrzcie, tutaj na dole jest pasek ładowania. Ale nie rozumiem, czy jeśli naładujesz, to... Im dłużej ładujesz, tym więcej zadajesz obrażeń? Czy jest... O, strzela mnie. Szczęściu. Czekajcie, spróbujmy sobie strzelić za... Okej, 91. Jak naładowałem malutko. A jak naładuję na maksa... 284, okej, czyli im dłużej ładujesz, tym... Więcej obrażeń. Okej. Okay. Czym się różni to?
To się szybciej ładuje, od razu widać. Jest grubszy, okej. Zostają oślepieni dzięki temu, okej. Ciekawa snajpera może być w tej grze, podoba mi się. Wyrzutnia. Okej. Ale przeładowywanie jest 4-sekundowe. Całkiem duże. I to. Tak. Aha, pancerz i pole energetyczne przeciwniku. Dobra, dobra, osłabiane są, okej. Spoko. Czy kosy niech sobie sprawdzę. Tylko jak mówiłem, powinni... Boże, ja czegoś nie zauważyłem wcześniej. Powinni... O, chleba się uleczyło. Powinni pokazać, co dla jakiego czempiona jest dobre. Okej, to jest walka mieczem. Chciałbym zobaczyć tego. Krwiożerczego. Jak wygląda life stream w tej grze? Czy ja się leczę na pewno? Czy ja się leczę po jeden? Czy to jest... Nie, to jest mój regen HP. Ja bym się leczyć niby. A nie, to nie to, mój błąd. Tu jest lifesteam. A no, leczy się rzeczywiście. No, ciekawe, ciekawe. Ale raczej broń, czy... Raczej te sztylety to jest broń druga, bym powiedział. Jeżeli pierwsza, chociaż... Ciekawe, czy są jakieś czempiony stricte pod Kosi. Jakie mam umiejętności na tej postaci? Jak ja się nazywam? Jak moja postać się nazywa? Czy mogę to zobaczyć? Aha, i to sobie mogę przyzwać. A, mogę sobie każdą postać rozpalić, to jest dobre. Czegoś takiego w LoLu brakuje strasznie, moim zdaniem. Że możesz sobie właśnie każdą postać zobaczyć. Jak mogę tutaj zlevelować. Dobra, to sobie dodaję poziomy. Okej, świetnie. Każdą postać sobie mogę na szybko sprawdzić. Co robi? Długą wiązkę energii wystrzeliwujemy. Okej, to jest nasze prawe przysmyszy. To jest dash. Okej, trzeba się teleport, coś jak Ezreal, e? Przez 6 sekund jego atak energetyczny zostaje wzmocniony o 20. Okej. Spoko, puff. Zobaczmy ulti. Okej, ulti wokół nas działa po prostu. Odpychaj spawalnie. To był co? To był Hortak. Grendel. Sobie sprawdzę sobie wszystkie postacie na szybko. Zobaczmy, jakie są najciekawsze. Prawie się zmierzy. Wykonuje skok na wybranego sojusznika albo przeciwnika. Warengar. Okej, możemy też do sojusznika. To trochę bardziej jak Jax w sumie. Zwiększa swoją szybkość ataku na 15% na 3 sekundy, okej. To jest tylko attack speed. Okej, to E to spowolnienie, tak? Sobie mocno przypomina Rengara, bym powiedział. Ta postać. Pochłania esencję życia przeciwnika, zadając mu ileś tam obrażeń. Się regeneruje, okej. Czyli po prostu... Lifesteal? Okej, ja w zasadzie jak Trundle ulti. Coś ten desen... To akurat... Mało ciekawa postać. To jest ta, co graliśmy nią. Przeczytajmy do końca, o co chodziło o naszej postaci. Nasz prawy myszy robi tam jakąś śnieżną. Okej, okay, oślepia przeciwników. Ogranicza zasięg, czyli coś jak W tego. Pół Gravesa, tylko że nie spowalnia.
To nasze Q spowalnia, okej. Okay. Tak się domyśliłem. Nie rozumiem. Jego pancerz i pole energetyczne zostają wzmocnione o 76, ale przecież zamieniam się w skałę. Czy to jest coś z rozoni, tak? Okej, okay, no i to jest też ta lawina cała. To jest po prostu Ultimal Fight, a coś w tym stylu. Albo Ultinami. Bardziej pod Ultinami. Tylko, że dłuższe, co zaczęło. Dalej. Gdzie można dać kontrol. Ok, można z kontrolem dodawać umiejętności. Spoko. Zostawię pułapkę, która zadaje ileś tam obrażeń. Okej. Stawiam pułapki. I ona ile stoi? Czyżby jakieś Timo? Okej, okay, fajnie. Postawmy tą trapkę tutaj. Co się stanie? Wow, dobre. Tylko długi szlak magnetyczny, kiedy saga i sojusznicy znajdują się na nim, szybkość ruchu wzrasta 30%. Kiedy przeciwnicy sagi znajdują się na maksymalnym szlaku, doznają obrażeń. Okej. Okay. Czyli my biegniemy szybciej, przeciwnicy dostają DPS, okej. Okay. W miarę sensowne. Aha. Jakie dasze. Coś jak Riven po prostu, nie? Dash, ok. Zobaczmy, jak działa to ulti. Oriana ulti, tak? Spowalnia. Czyli można pewnie trapę, później dajesz ulti. Działa. Ulti przypomina mi ten. Była taka postać w docie, która coś takiego miała na skillu. Bjorn, czyli syn Ragnara z Kingu, zobaczmy. Co jemu wymyślili? Rzuca granat błyskowy, który oślepia przeciwników w strefie rażenia na okres 1,5 sekundy. Okej. Okay. Spoko. Jeszcze Fire in the Hole, no proszę. Counter Strike po prostu. O, Urgot Ulti. To jest, zrobił to na mnie w poprzedniej grze ten gościu, nie? Urgot Ulti mamy pod Q. Świetnie. Przekazuję apteczkę sojusznikowi, aby wykorzystać ją dla siebie. Może nieść jednocześnie 3 apteczki. Okej, okay, ale możemy co 20 sekund dopiero uleczyć. Tak. Okej, okay, czyli takie supportowe skille albo dla nas fajne. Osłania sojusznika do siebie za pomocą nieprzenikalnego pola, które chroni obiekt przed dowolnymi obrażeniami. Czyżby Yasuo ściana? A nie, to jest po prostu ulti od Kayle. Okej, czyli ulti od Kayle na tym. Okej. Ciekawie. Dokoduje obrót zadając 87 obrażeń otaczającym przeciwnikom. Okej, to jest Katarina W. Złamane serce, odrzuca miłość klona, w następstwie czego włada on w depresję. Pan też przeciwnika do jego osłabieniu, a jego szybkość zostaje zmniejszona. Czekaj, co? Jak to zadziałało? Okej, wszyscy wokół nas, tak? Stałe skill. Pancerz, szybkość ruchu, szybkość ataku zostają zmniejszone, okej. Okay. Czyżby E? Okej, okay, E to jest Ari E, czyli po prostu czarm.
Akali ulti. Ten czempion może być ciekawy pod ten, pod mieczyki. Zagram sobie normalnie nim później, ale zobaczmy jeszcze resztę. Krejan. Cóż to kurde jest? Jakiś dziwacz, nie? Dobra, dawaj. Szlak ziół że... Jezu. Szlak ziół leczniczych. Strawiając sojusznika, oczywiście. Okej. Czyli to jest po prostu support. Czy przynajmniej ta umiejętność. Cool. Czyżby Zaira? Coś z tyle Zairy. Okej. Czy może nie Zairy, bo to jest OE. Ty w ogóle z tych robotów upada złoto, tak? Okej. Krajan wystrzeliwuje zarodniki grzyba, które ogłuszają pierwszego trafionego przeciwnika. No, stun po prostu. O, ciekawe. ...50% tak speedu oraz nie można zastunować ani nic. Jak długo to trwa? No, chwilę. Czyli też nie jest napisane na skillu, ile trwa ta umiejętność. Trochę tak średnio to zrobimy. Ale 4 sekundy? 5 może trzyma. Całkiem niezłe. Czyli support stricte ten gościu. A, zresztą jest napisane tutaj, kto jest kim. O, to spoko. Ten Bjorn też jest niby supportem, okej. Okay. Scout. Na czym polega scoutowanie w tej grze? Zielarz. Marihuanę. Tamten, w sumie. Oślepia i blokuje umiejętności. Okej. Okay. Czyli silence plus... Plus blind. Okej. Okay. Mieszcza minę, która zostaje pod ziemią przez 2 minuty, zapewnienie z postaci możliwej obserwacji otaczając tego terenu. Jeśli wejdzie, to wybucha. Okej. Okay. Czyli coś jak Teemo. Tylko kwestia, czy przeciwnicy to widzą. Ciekawe. Strefę pułapki. Jednostki przeciwnika, które się nie znajdą, są spowolnione 35% i obrażenia. O kurde. Coś jak z XE, można powiedzieć, w sumie. No bardzo przypomina. Atak satelity. Muli przyjmuje kontrolę nad satelitem, atakuje obszar w promieniu. Coś jak nowa ulti z Hotsa. Takie fajne. Dobra, kolejne. Support znowu. Zamienia tymczasowe obrażenia przeciwników w rejonie 800 jednostek na zwykłe obrażenia? A jakie są niezwykłe jeszcze? To nie za bardzo czaję, o co chodzi. No to jest pewnie coś na zasadzie, że są magiczne, fizyczne i tak dalej, tak jak w LoL-u, tak? Okej. Okay. Fala uderzeniowa wokół nas. Daje stuna. Okej. Okay. Zwiększa szybkość ruchu sojuszników znajdujących się w promieniu iluś tam jednostek i swoją własną też zwiększa. Okej, okay, fajne. Czemu nie mogę ulti wybrać? Teraz mogę. A, to mogę użyć tylko na sojusznikach, okej. Okay. A, teraz mogę użyć. Okej, okay, każdy dostaje shielda. Okej. Okay. Spoko. Aczkolwiek tamci supporci wydaje mi się lepszy niż ten.
Snajper wyjęty spod prawa, a, czyli to musi być postać, która jest stricte pod snajperkę, zgaduję, skoro się nazwali go snajperem. Oślepienie i obrażenia, okej. Okay. Okay, szybki dash. Możesz przeskoczyć przez mur. Okej, spoko. Też jak Kha'Zix, w sumie. O, szybkie przeładowanie za pomocą E. No, czyli to jest snajper po prostu. Co to jest? Korzysta ze swojej broni dodatkowej i atakuje przeciwników, zadając rano. Fajne. Czyli ten jest fajny, podoba mi się. Tylko, że trzeba grać po snajperę. Tanker. Jakiś. Kula na łańcuchu. Okej, to aż mi coś przypomina. Aha, ale nie ten, nie ciągnij za sobą. Okej. Tylko zadajmy obrażenie. Wykorzystuję swoje punkty siły woli. Czekaj, gdzie to są punkty siły woli? To są chyba te czerwone, tak? Tak, to jest to. To są punkty woli, okej, to już wiemy. Za pomocą mojego deadball unieruchamia na 1 sekundę. Na 1 sekund. Okej, czyli to jest taki snare. Okej, fajne. Możemy go rzucić nawet dalej. Fajne. Kręci kulą wokół swojej osi. Lalalala. A, tylko tak raz? A, i ogłuszenie jeszcze jest. Spoko. Całkiem ciekawe jak na tanka. I assassin, toksyczny wojownik. O Jezu, co to jest? On tak się porusza, już myślałem, że będzie leżał. Co to ten assassin ma? Strykuje swoje ofiarze jad i ogłuszując przeciwnika na 0 sekund. O kurde. Stun na 0 sekund. On jest, bo musi być. Nie wiem dlaczego o tym. Aha, trzeba do niego podejść, okej. Okay. Ogłuszając przeciwnika na 0 sekund. Nie mogę tego pojąć, dlaczego to napisali. Trująca esencja, która działa przez 4 sekundy. Okej, okay, i DPS zadaje, spoko. Bulisty szklak wykonuje ślizg, mając na celu trafienie przeciwnika. Okej, okay, robisz sobie gwiazd. Przeciwnicy są spowolnieni. Fajne. Pięć przeciwników w kałuży toksyn. Okej, okay, kolejny DPS. Ooo. Na 5 sekund, to jest dobre. Pod jakiś AOE comp można go robić. Ciekawa postać. To jest ostatnia postać, tak? Dlaczego są jeszcze miejsca? Czego są jeszcze miejsca, skoro tylko jest tyle? Co daje nam ile postaci? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, 12 postaci. Tak, ta gra, która dopiero wyszła z alfy? Nie, nadal jest w alfie, no tak. No, trochę mało, aczkolwiek by miał hoc, gdy go wypuszczali. Też chyba z 20 w sumie. Miało o wiele więcej. Dobra, kim by sobie zagrać? Najbardziej mi się podobała nie ta. Czym ja chciałem grać? Tym? Nie tym. To jest ten Rengar śmieszny. A, tym chciałem grać, no rzeczywiście. Dobra, czyli wszystko wiemy o tej postaci. Tylko jeszcze jaką chcę mieć broń do niej. Na pewno tutaj chcę mieć te ostrza. Tylko kwestia, czy na pewno chcę mieć ostrza od razu. Jaka może być broń do niej dobra? Aha, że przerywa spell na 0 sekund. Dobra, rozumiem.
Może na drugim levelu jest jedna sekunda. Możliwe. Może pod shotguna go zrobimy, bo to jest ten. To jest. Shotgun jest pod bursta chyba, nie? Aha, tylko że odsuwasz od siebie. Ale chyba pod shotguna będzie najlepszy assassin. Ten karabin to DPS-y. Ten jest pod jakiegoś kąt z DPS-a. Sniper. Tym sniperem też będę chciał zagrać. Tym gościem. Tylko kwestia, czy aby na pewno mogę grać wszystkimi postaciami w tej grze? Czy trzeba go jakoś kupować? Dobra, jak stąd wyjść? Pójdź z gry. Nie chcę wyjść tylko z treningu. Czy włączę grę całą? Zamknij klienta. Nie, ja chcę wyjść tylko z treningu. Opór do menu. Nie, to nie jest. Okej, dobra, czyli jednak są do klienta. Dobra. Zobaczmy, jak to wygląda w grze normalnej. Czy są tutaj w ogóle jakieś... Czy jest tu na tyle ludzi, żeby zagrać tę grę w ogóle? Okej, będę nam szukał. No jak na grę, którą wypuści... Znaczy, zważając na to, że to jest alfa, nie? No to... Znaczy, jak na moje, to wszystkie te producenty gier to już powinni na start zrobić taką kostę, żeby po prostu od razu się dobrze pokazać. Ale te firmy często wypuszczają takie gry, takie niedokończone, czy też niedorobione, czy jakkolwiek to nazwać. Aha, jest coś napisane. 68 graczy dostępnych, 23 graczy w grze, 4 graczy w kolejce. Czyli trzeba mieć 10 graczy w kolejce, żeby wystartowała gra chyba, nie? Czyli nie znajdziemy. Dobra, to grajmy sobie trening jeszcze raz. Aha, patrzcie, to były samouczki. Jestem retardet. Ja odpaliłem walcz z robotami. Dobra, zagram sobie jeszcze tę gierkę z robotami. Teraz już będę lepszy, wierzę. Brązowa dywizja, tak jest. A ciekawe, czy tutaj są jacyś ludzie, którzy jakoś więcej w to grają. Raz, dwa, trzy, cztery, pięcioma mogę grać. O, ale mogę grać tą assassinką, którą chcę. Okej, czyli rozumiem, że są tutaj te... Jest tu jakaś rotacja w tej gierce, tak coś na to wychodzi. Zastanawiam się, jak się zbiera te wszystkie stroje. Czy jakoś po grach normalnych, czy coś takiego. Jak w Docie dwójce, czy jakoś inaczej. Dobra, bierzemy tą koniczurę. Kończurę. Zagramy jedną gierkę, nią. Jeszcze raz w brązie, tak jest. W tą grę grał. Minus tej gry jest taki, że jest mało ludzi z tego co zauważyłem. Skoro 68 graczy w całej grze. To ciężki jakikolwiek mecz chyba tutaj. Kiedy zaczniemy z tym shotgunem. Ale możemy wziąć też ostrze. Dobra. Tyle. Teraz, z czego dostajemy pieniądze? Dostajemy pieniądze chyba z zabijania innych ludzi i z tych robotów. Tylko na jakiej zasadzie roboty działają? Bo one się niekiedy pokazują, niekiedy nie. Dobra, przejmujemy punkt. Aha, to w grze coś tak ten brzmi, jak gdyby. A im więcej ludzi, szybciej przejmujemy punkt. Dobra, dobrze wiedzieć. Czekajcie, umiejętności. Co my tu mieliśmy? Obrót. Ten... Weźmiemy obrocik. Shit. Przeciwnicy są zawsze skupieni, to jest niedobre. No bo oni są zawsze w 3-4 minimum. A my jesteśmy roztrzepani wszędzie. Czekajcie, no gdzie są moje boty? Jest jeden, drugi, trzeci, czwarty. Tam są cała przerazem. Ty, przyjmuję mną tego. Dobra, przejmijmy to do końca. Neat and precise execution.
A jak się tam... A, tam były te teleporty. Dobra, dobra, dobra. No i teraz sobie zbijamy niby te... Te miejscówki. Ten, kto pierwszy zbije do zera, ten może się dostać do bazy tutaj. Okej, okay. Nie wiem jak się tutaj wyłącza tego. Nie wiem jak się wyłącza kamera. Saga bot. Który to był Saga? Nie pamiętam teraz. Trzeba wystarczająco pieniędzy. O, za cholerę nie. Teraz będę lepszy. Spokojnie, spokojnie. Mamy drugi level. Okej, to jest lepsze. Przyjmijmy to. Dobra, widzieliśmy to. Ten środkowy możemy zebrać. Tylko nie wiem, kiedy się pojawią te roboty. Wcześniej je widzieliśmy, nie? Teraz nie ma. Wow, a zamienił się miejscami ze mną. Trafiłem w ścianę, żeby. Wow, ale długo się przeładowuje. Przejmują topa. Ale te boty zjadą. Okej, to jest nasze. A, to jest ten heal niby. Tylko nie wiem pod jakim klawiszem to jest, bo mam... ...źle tego ustawionego. Tylko no właśnie, to mnie boli w tej grze, że nie pokazują co ja dostaję za to, że ja dodaję punkty, fuck. No przejmijmy to. Momenty Challenger widuje na błotach, ale to jest inna gra! I czemu nie ma tych... Wow. Dobrze, zagrać tak. A, umieram. Te boty są dla mnie dobre. Czekajcie, coś się do mnie pisze. No to jest straszny fail tutaj, że nie wiadomo po co w sumie... Czekajcie. 61, 50, 11. No dodaję punkty, ale... Powinno być napisane co dostajesz, bo zabiłem go. 50 gold, co zabicie typiarza. Dawaj, cniecie. No, lepszy był. I'd like to thank our generous corporate sponsors for providing us with the Games of Glory arsenal. They sure do spice things up. Ja jestem za słaby? Nie. 24, jej. Nie wiem, na jakiej zasadzie są te drzwi otwierane. Czy to jest w danych minutach, czy co? Też samouczko będziemy mi to wyjaśnili. Trafiłem. No cholera. Dawaj. Jee, yeah, zabiłem go. Dobrze, już potrafię grać na nie. Dobra, teraz zabieram. Czy ja dobrze poszedłem? Tak średnio, chociaż może był gdzieś tutaj. To był zły kol, żeby tam iść. Latał do ta Challenger z lolem, przerywa na boty. To jest coś innego. Nie no, bo wiecie, tutaj jak macie te szczelanie dziwaczne. To jest, co mówiłem wcześniej, że Shards of War strasznie przypomina, co jest
czymś innym w tych gatunkach MOBA. Ja się w takiej specjalizuję. Chciałeśmy im 4%, cudownie. No teraz wygrywamy, no te. Tutaj są pokazywane. Przydałoby się też tutaj... Też by się przydało ustawić te. Te co ten typiarz mnie tak napierdziela, szalony? Ja nie mam tyle obrażeń, on ma. Kurde belka. Cofnę do bazy? Nie, dobra, uleczymy się z tego. Ustawię. Ciebie napierdzielałem jak szatany. To nawet nie jest... O, śmieszne. Nie muszę mieć tamte broni do przodu już strasznie. Dobra, bierzemy te kosy i gramy full mele. Przecież do Warta grałem chwilkę. Sprawdzałem sobie tą gierkę. Tak samo jak tą sprawdzam. 7%. Dobra, lecimy z kosami. Bo champion musi być pod kosy. Takie mam przeczucie. Czy widzę to się w ciągu 10 sekund? Więc jak będę w środku, to też mi się zamknął? No kurwa, rzeczywiście się zamknął. Bo mam lifesteala, więc... O, ile golda zbrałem. Nasik. Światło, już zapalę, momencik. Aha, okej, jak to przejąłem, to od razu się te drzwi otworzyły. Tam jest strzech, tam nie idę. To jest po prostu to, że tam ci grałem teamplayowa, my nie. Tam ci się dogadują, bo ty. O, dodamy w to. Dobra, okej, nasz nexus już jest odkryty. Idziemy do niego. Nie idziemy. Trochę nie mogę się przyzwyczaić do tego, że prawie wszystkim myszy się jakieś skilla, da mi to jest dziwaczne, cholera. Co jest? Nie mogę strzelać. Aha, bo ubrałem broni. O Jezu, nie wiem. Robił masakrę. Jeszcze delay, to bym musiał ten... Chciałem stresować streama. Aha, tu mam jeszcze turety. Pa, pa, pa. Turet... To jest dopiero Nexus. Ale ten turety padł w sekundę. Zabiłem ich. Uf. Ale fazatko, muszę się leczyć teraz. O, tu się leczę, cudownie. No i zawarałem, jest fiutko. Tylko, że nasz Nexus prawie zdech cały. Dawaj. O, zaraz. Jest. No wiem, mam, że jestem dobry w tą grę. Przecież ją ogarnię. No moja postać jest, musi być pod kosy, zdecydowanie. Jakbym zagrał jeszcze jedną gierkę, to też bym zaraz, na pewno. Na pewno. Sins of the Dark Age? Nie, nie słyszałem o takiej grze. Patrzcie na to. Dobra, może lepiej nie? A, jednak nie. I czołg było czterech. Tamten już sam coś zabiłem? Tak, ja. Dobra, bo te się zabijają, uwierzę. Okej, okay, spokojnie. Jeszcze nie przegraliśmy.
Są szanse. Oni teraz też stracą te swoje procentowe. Aha, tylko co jakiś czas się resetują te drzwiczki. Okej, okay. Aha, ja nie kupiłem sprzętu w ogóle dawno. Ale co jest dziwne w tej grze, to to, że masz tylko ten? Że masz tylko dwie broni i tyle? A to są jeszcze jakieś modyfikacje. Wow. Och, jest, dopiero teraz zauważyłem. Tu jeszcze są jakieś modyfikacje. Dobra, zabiję go. Albo wieża, nieważne. 12% mają ich te. The orange team gets a considerable advantage. A blue tower has been destroyed. No, jaka jest gra. Niestety, no team. Czekaj, sprawdź sobie jeszcze, co chodzi z tymi modyfikacjami. Dopiero teraz zauważyłem. Daj mi trening. Sobie treningową. Jak sobie zobaczysz jeszcze to. 4-8 miałem? Nie najgorzej, co? Co to są modyfikacje? Okej, na każdej jest to samo. Aha, możesz mieć obronne punkty życia. HPR, co to jest? A, że armor, dobra. HPF, to też nie wiem, żadnego pojęcia, co to jest. Pancerz, aha, punkty życia i pole energetyczne. To jest pancerz, to są punkty życia. To są punkty życia i pancerz, to jest pole energetyczne. Pancerz, pole energetyczne. Regeneracja punktów, to jest i tego, aha. Ataki fizyczne tutaj są, atak energetyczny. Energetyczny to jest tej broni, tak? Efekty umiejętności, czyli tych. I to są takie hybrydówki już. No to? Zasięg. To dla snajperów pewnie zasięg jest dobry. Szybkość atlaków dla asasinów. Te są pewnie dla asasinów dobre. Też dobre, kurde, modyfikacje. Nie zauważyłem tego wcześniej. Ciekawe, czy tamte boty to kupowały. To myślałem, że tylko są dwie bronie, a tu jeszcze modyfikacje dawali. Spoko. Dobra, kończę. Już na 9 prawie. Czy starczy tego dobrego? Chodzimy z gry. To mi do znajomych dodaję. Przyjęte. Ciekawe, jak to z expem idzie. Tylko, no, 80 graczy dostępnych. Można by się kiedyś umówić po prostu na gierkę z widzami. Czy ustawić się w ilość tam graczy i po prostu później to zagrać i nagrać ewentualnie na YouTube'a. Ale to zrobimy na następnym streamie najwyżej. Na razie tylko testowaliśmy. Patrzcie, pokażę wam, co jest, dlaczego ta gra jest lepsza od LoL'a. Jest tu przycisk wylogu. Jak można w grze, tutaj mówię o LoL'u, która ma 4 albo 5 lat, nie ma przycisku wyloguj. Nawet w grze, która jest w alfie, ma przycisk wyloguj, a League of Legends nie ma. No, to tutaj wielki plus dla tej gry akurat. Okej. Okay. Tyle na dzisiaj z...